Yo, yo! Luiza się przywita ładnie. Yo, yo! Jesteśmy w Parku Morskie Oko. Będę zaraz biegła, właśnie muszę zaraz się przygotować. I też postanowiłam, że nagram filmik. Dzisiaj mamy mega, mega ciężki dzień. Po pierwsze muszę przebiec 5 km. Cholera! Ale jakoś chyba dam radę. Trzymamy kciuki, już wiem jak. Tak, trzymajcie kciuki, bo 2 tygodnie miałam przerwy w bieganiu i jestem flakiem ogólnie. No, a później wybieramy się na jakieś żarełko fajne, a później, oczywiście wegańskie, jakby nie było, a później na YouTube'owe spotkanie, babski YouTube, tak to się nazywa? O, tak, tak, dokładnie. Także jeszcze coś na pewno nagram, a u Luizy we vlogu na pewno będziecie mogli zobaczyć, jak biegnę, ponieważ ja sama siebie biegnącej nie nagram, więc pewnie Luiza będzie coś tam nagrywała i ewentualnie tam będziecie mogli zobaczyć mnie biegnącą. Już się zaczyna, już mamy godzinę 11:32, a bieg zaczyna się o 12:00. Już jestem w stresie. Ale jesteś za to ładnie obcięta. Wystrzyżona, może tak. Wystrzyżona. Wystrzyżona. No dobra, to by było tyle na ten czas. Trzymajcie kciuki. Nie, żebym ci przywalić chciała, no nie? Jesteśmy już jesteśmy już na spotkaniu YouTube'owym. Niestety, ponieważ nic nie nagrałam tuż po biegu. Oczywiście, ale jest, oczywiście u Luizy jest, ale ja byłam już tak padnięta, że nie miałam siły kamery, więc torebki. Przyznam się bez bicia. W każdym razie, jak widzicie, medal dostałam. Jeee, brawo! Z dzisiejszą datą. Przebiegłam, nie byłam ostatnia, co najważniejsze. No i teraz jesteśmy na tym babskim YouTubie. Jest bardzo, bardzo mało ludzi. Luiza pokaże. A, mam pokaże. Luiza pokaże, tak? Luiza pokazuje. I tam w środku jeszcze siedzą. Jakaś dziewczyna opowiada o vlogowaniu, ale naprawdę nie wiem kto to. Bardzo przepraszamy tę dziewczynę z góry, że jej nie znamy, bo sądzę, że jest dość popularna, a my po prostu jesteśmy takie gapy. A my tak w siebie wpatrzymy, jak każdy wodnik. No i poznałyśmy bardzo fajną dziewczynę, to znaczy ja poznałam, też z YouTube'a. Jak ona ma? Nie wiemy jak ma. Agnieszka Grzela? No jakoś tak. W każdym razie na pewno wrzucę wam linka, bardzo sympatyczna, bardzo fajna dziewczyna. No i dwa kanały wiem, że ma i jeden ma taki trochę stricte, powiedzmy, o urodowy, a drugi taki o gotowaniu czy czymś takim. No dobra, już nie przynudzam. No bo nawet ja się nie wiem. Bo tu Luiza pipnie mi za kamerą. Także pozdrawiamy i do następnego. Zapomniałam. My jesteśmy pod mostem Poniatowskiego, prawie. Na nocleg czekamy. No i ktoś ma przywiązaną gumę do tego rusztowania mostu i sobie skacze. Zajebiście normalnie. Tylko, że nie skacze do wody, tylko no tak jakby na bungee. No. Fajnie. No. Jak nie wiem. Cyrki. Jak to Polis mam? Przeszukuje mnie. Przecież mam prawo nosić to, co chcę. Zobaczcie, jakie czarne chmury. Po pierwsze. Po drugie, tak jak już wam wspominałam, jesteśmy na babskim YouTubie, a tak naprawdę jesteśmy na plaży, bo ponieważ będę z wami szczera, organizacja babskiego YouTuba niestety nie przypadła mi do gustu. Nie wiem, Luiza, to się nie odzywa. Ja jestem neutralna. A mi nie przypadła do gustu, powiem wam szczerze. I tak poza tym, chodzi o organizację, broń Boże, nie o ludzi, żeby nie było. No i właściwie tyle, co chciałam powiedzieć. Zaraz się zbieramy. Jest godzina, nawet mogę wam powiedzieć, 17:06 i zaraz się zbieramy, ponieważ prawdopodobnie zaraz będzie burza. Będzie. I będzie będzie lało. I biegniemy na autobus. Tak, tak. Także otwieram parasol.
Pa! Uwaga, zagadka. To zgadnij, kto tu idzie pod tym parasolem. Tu? Nasza Luiza, to wiadomo. Tam są krowary. Tak, ja przyjechałam. Mamy też.